Piotr Wilczewski, trener między innymi Mariusza Wacha, Travis Walker. Ciężki rywal dla Mariusza po tej przerwie, no bo już przerwa we wrześniu minęła, ale rywal chyba bardzo ciężki, jak na ten okres. Nie, wydaje mi się, że tak, że jest ciężki, doświadczony. Faktem, że ostatnie walki przegrywał, ale siła dalej jest. Ma czym uderzyć. Pierwszą fazę walki na pewno będzie niebezpieczny i na tym się trzeba najbardziej skoncentrować, żeby nic nie przyjąć w pierwszych rundach. Co nie znaczy, że też trzeba boksować, tak? Boksować przednią ręką, rozbijać mu jego te ataki, nie pozwolić mu na jakiś niebezpieczny szturm. Widać, że troszeczkę ma nogi takie stateczne, troszeczkę jakby tak, można brzydko nazwać, człapie, ale dwa, trzy ciosy na pewno będzie miał niebezpiecznie. Później jak już trzeba będzie doskoczyć i wydłużyć serię, to może być troszeczkę gorzej, ale jak będzie Mariusz blisko, no to musi naprawdę trzymać ręce wysoko, u góry, boksować przednią ręką i powoli zacząć go męczyć. W porównaniu z ostatnimi walkami Walkera, no przed tym wydarzeniem ma naprawdę dużo czasu na przygotowania. Czy czekacie na niego, wyczekujecie na dobrego Walkera, szybkiego, który będzie mógł, potrafił punktować na przykład Mariusza i zrobi dobrą walkę, czy chcecie jednak, żeby on był troszeczkę mniej przygotowany? Nie, to wiadomo, że zawsze się nastawiamy na tego najlepszego jaki może być i dlatego tutaj nie kalkulujemy, czy on przyjdzie przygotowany, czy nie przyjdzie przygotowany, czy on ma czas, czy on nie ma czasu. Trenujemy, wychodzimy i czekamy na Walkera, tutaj, że tak powiem, z najlepszego swojego czasu. A później, jeżeli będzie w gorszej formie, no to dla nas będzie lepiej, co też do końca nie jest dla nas, może to być dobrze, bo też chcemy się konfrontować i sprawdzać się już z tymi zawodnikami dobrymi, żeby ten swój poziom i pułap podnosić do góry. Analizowaliście już jakieś walki Walkera z Kali Michanem, czy z Tomkiem Adamkiem, to już taki standardzik? Tak, no z Tomkiem też oglądaliśmy jego walkę. Oglądaliśmy jego walkę ostatnio, przedostatnią, jeśli pamiętam tych nazwisk. Jeszcze widziałem jeszcze jego jedną walkę z tym Australijczykiem, ale też nazwiska dzisiaj nie powiem, bo nie wiem. No i widać, że gdzieś tam Australijczyka, powiedzmy, musnął delikatnie po głowie i potrafi się ten zawodnik, chłop wielki, przewrócić. Także widać, że jest siła drzemie w tych rękach straszna. Tak, analizowaliśmy właśnie to już, co powiedziałem. Troszeczkę człapie na tych nogach i mam nadzieję, że Mariusz to wykorzysta, bo Mariusz pomimo dużego wzrostu nogi ma dosyć lotne. Kamil Łaszczyk, abstrahując od tej walki, tej, która najbliższej w grudniu, to Kamil jest bardzo wysoko w rankingach. No blisko jest tych walk o mistrzowskich, jest bardzo wysoko w rankingu WBO, to dają to przede wszystkim tytuły WBO Intercontinental, te pasy regionalne WBO. Czy ty jesteś w dobrej myśli co do Kamila, jeśli chodzi o walki mistrzowskie już teraz, czy jeszcze chciałbyś odczekać troszeczkę, rok, pół roku i dopiero jakieś jeszcze cięższe walki w Ameryce? I no czeka nas walka, duża walka 17 stycznia w Stanach, na nią się nastawiamy. Co do samego Kamila, no troszeczkę miał to ostatnio problemów zdrowotnych i to wolałbym się jednak, i jeszcze pół roku temu faktycznie Kamil czuł się bardzo dobrze i mogła być jakaś wielka walka się trafić, ale ten na dzień dzisiejszy jednak jestem raczej stwierdzić, że wolałbym jednak poczekać jeszcze pół roku, żeby doszedł do pełni sił, wykurował się, wyzdrowiał i to był prawdziwy Łaszczyk, ten co był powiedzmy rok temu. Wolałbyś Kamila boksującego w Stanach czy w Polsce? Na ten moment w okiem trenera, który no, trenuje w Dzierżonowie, przygotowuje zawodników w Dzierżonowie. Czy chciałbyś jednak, żeby boksował w Stanach po trochę amerykańsku, czy jednak Dzierżoniów i Polska? Ale ja nie rozumiem. On trenuje w Polsce ze mną i ja, mi się wydaje, że ja takie metody wprowadzam treningowe tego, co się nauczyłem, a też byłem w Stanach już parę razy i można powiedzieć, ten mój warsztat jest bardziej zbliżony szkole amerykańskiej, tak? I chociaż troszeczkę wymieszane, ale co do samego treningów, to tak, chciałbym, żeby trenował w Stanach, bo jest jeden plus, sparring partnerzy. Trenować możemy, super trening, najlepsze treningi w świecie robić, a co z tego, jak tego później nie zweryfikujemy w sparringach, a uważam, że Kamil no, najlepszych sparring partnerów ma jednak w Stanach, bo tam można powiedzieć cały świat, jest cały świat tam siedzi i najwięcej właśnie tam boksuje, można powiedzieć tam i bardziej część azjatycka, te jego zbliżone kategorie wagowe. Tak, chcę i nawet już z Mariuszem żeśmy już rozmawiali, że już zaraz uciekamy do Stanów, tam będziemy trenowali, sparowali i nabierali jakieś kolejnego doświadczenia, także uważam, że można
i można, źle powiedziałem. Ja bardzo chcę, żeby boksował tam i trenował tam i walczył tam, bo naprawdę tam są najlepsi zawodnicy, z którymi się można konfrontować.